W dzisiejszym odcinku z Europy Universalis 4 zagramy malusieńką grenadą w celu utworzenia przepotężnej Andaluzji i przy okazji zdobycia achievementu Rereconquista okolicy 1530 roku. Awe, tutaj Lukas, pamiętaj o możliwości wspierania, żebym mógł w spokoju tworzyć dla was tego typu materiały. Grenada położona w Iberii, jakby w sumie była gdziekolwiek indziej, ma trochę nieciekawą sytuację. W zasadzie każdy z naszych lądowych sąsiadów najchętniej by nas po prostu zabił. A znowu na południu mamy kraje sunnickie, które no nie są za ciekawe, no może z wyjątkiem Maroka, które jednak stanowi też trudny cel do podboju. Jedyny rywal, którego możemy mieć, to Tlemcen, albo Tlemcen, jak to woli. Nasza forma rządów Ikta daje nam możliwość posiadania dodatkowej dyplomatycznej reputacji, co też chcemy mieć na początku. Mamy wspaniałego władcę, ale na szczęście niedługo on zemrze śmiercią. Nie wiem, czy zginięcie w wyniku rebelii to śmierć naturalna. Zmieniamy fokus na punkty militarne, będziemy ich sporo potrzebowali. Niestety zaboli to w późniejszym etapie nasze punkty administracyjne, ale nic na to nie poradzimy. W idealnym starcie miałbym doradców jakichś tańszych albo możliwość rekrutowania doradcy dyplomatycznego za normalną cenę albo od morali za normalną cenę, no ale ja nie mam szczęśliwych startów ostatnio. Początkowe przywileje totalnie standardowo rozdaję, ale pamiętajcie, że na Dihimi po naszych pierwszych podbojach w Iberii będziemy musieli rozdać dodatkowe przywileje. Zostawmy też przywilej na Monthly Piety na później. Obecnie jednak mistycyzm byłby naszym przyjacielem w większym wypadku. Ewentualnie przywilej na dodatkowe moralki jak najbardziej na początku nam się przyda, zwłaszcza walcząc z Kastylią, która bazowo w swoich ideach ma zwiększone morale. Fort początkowo modbolujemy, nie chcemy go używać. Armię na te parę miesięcy też możemy zmniejszyć utrzymanie. Floty raczej nie, będziemy jej potrzebowali do walk. No i kolejna sprawa, że będziemy potrzebowali dobudować kilka również okrętów. Pierwszy doradca dyplomatyczny leci od razu do budowania świadki szpiegowskiej na Tlemcenie. Będzie to pierwszy cel naszej wojny i oby to była szybka wojna. Kolejny nasz cel to sojusz z Marokiem, jak najszybszy. Drugiego handlarza, bo początkowego mamy w Sewilli, wyślijmy początkowo do Safi na transfer trade. Zawsze wpamiętam to 0,11 dukata więcej. W naszej sytuacji jest to dość sporo. Wszystko, co powinniśmy zrobić na pauzie, już zrobiliśmy. No to lecimy do 1 grudnia. W międzyczasie łapiemy Royal Mariage z Tunisem i potem sojusz. 1 grudnia robimy dewowanko, sprzedawanko oraz ponowne dewowanko. Nie ruszajcie punktów militarnych. Zaczyna nam się też również ładować disaster, ale spokojna wasza rozczoch, znaczy nieważne, to jest dobry disaster. Co prawda, zginie wam wasz władca, ale po pierwsze dostaniecie darmowe wojsko po śmierci tego władcy oraz jest szansa, że to będzie przekoksany władca. Za zdobyczny hajs dobudowujemy 2-3 galerki oraz również 2-3 kogi. No, u mnie to po 3 wyszło. Ten event normalnie bym się cieszył, bo koszty technologii minus 10% to dość sporo i w sumie będę się cieszył, bo pozwoli na to brać technologię militarną znacznie wcześniej, tylko te 20 golda. Sojusz z Tunisem, poprawiamy następnie relacje z Marokiem aż do 125 punktów, albo 127, tak na zapas. Shia! Warto jest rozważyć zmianę religii na Shia, bo dostaniemy po prostu dodatkowe morale, ale niestety wtedy przyszłościowy wasz sojusz z Osmanem może być zagrożony. Wysyłamy insulta do Kastylii, która na szczęście ma na razie sojusz tylko i wyłącznie z Portugalią, co jest dość okej. Ale uwaga, to musi być Scoreful Insult, ze względu na waszą późniejszą misję. Jeżeli wyślecie zwykłego insulta, tutaj będzie generał z 60 punktami tradycji. Jeżeli wyślecie Scoreful Insulted, będzie to generał wartością 100 punktów. Tak, jak najbardziej, Kastylia i kultura to oksymoron. Dostajemy 25 punktów prestiżu. O, tego akurat nie zauważyłem wcześniej. Dobudowujemy naszą armię do kapa, najszybciej będzie tu. I zobaczcie, misja zmieniła nam się na generała z 100 punktami tradycji. Fajnie, że tutaj to było zaznaczone, prawda? Paradoks, kurde!
Kiedy zrobicie już roszczenia terytorialne do Tlemcenu, lecimy z poprawianiem relacji z Osmanem, ale uwaga, powiem wam coś dziwnego, nie bierzcie z nim sojuszu od razu. Drugiego dyplomatę odróbcie na curry favors u Tunisu, nie u Maroka. Jest krajem, który w pierwszej kolejności zerwie z wami sojusz, jak tylko urośniecie. Nie, no ta gra chce upadku moich przeciwników. 60 punktów dodatkowych militarnych na starcie, super. Czas na modlitwę do bogów RNG! Przed wojną kliknijmy jeszcze na Holy Order, bo mamy coś takiego, taką unikalną mechanikę dla kultur iberyjskich. Jako kraj sunnicki mamy coś takiego, co zmniejsza koszty budowania budynków minus 10% oraz culture conversion cost minus 30%. Oczywiście administracyjne, dyplomatyczne, militarne, nam zależy na dyplomatycznych, no bo chcemy zwiększyć nasz income. Na późniejszym etapie podboju Iberii, no to wiadomo, w punktach, gdzie są dobre gucy militarne, czyli pod manpower, rozdajemy punkty militarne, w takich jak tutaj silki rozdajemy punkty dyplomatyczne. Praktycznie nigdy nie rozdajemy punktów administracyjnych. Szkło mamy! Oh my god! Tak, będzie mój ulubiony event. Przejście militarne od Maroka, armia w górę. Co ja robię? Ja przez czarną flagę dostanę, jestem idiotą. Atakujemy Tlemcen, a w sumie weźmy na chwilę prawa do dokowania naszej floty, to będziemy szybciej przewozili armię i zresztą też zróbmy to ręcznie, będzie znacznie szybciej. Rozbijamy armię Tlemcenu, mając tą niewielką przewagę liczebną. Oj, fajnie, nasz generał dostał bonus do szoka. Wyjebiście, skancelujmy prawa floty. Dobudowałem jeszcze 2000 wojska, bo brakowało nam do oblegania. Pamiętajcie, że w grudniu odpali się nam disaster, więc trzeba wyłączyć naszą fortecę. Chcemy, żeby jak najszybciej doszło do zmiany władzy. Czy władca 445 nam pasuje? Pasuje! I to jeszcze jak! O nie, kto tutaj dał się spulować? Niesamowicie głupi bot! Easy! Easy numer 2! A, to jest takie piękne. Jeszcze stack wipe przed. No niesamowite. 8% warscora. No tylko teraz wojska mamy tyle o ile, jeżeli idzie o obleganie, więc zostawmy sobie troszeczkę z tyłu. Kolejny fuks. Tunis atakuje inne kraje, więc nie ruszy naszego Tlemcenu. Ultimatum Yusufa. Tak, na pewno chcę władcę 214. Aha. Dziękuję, stolica zdobyta, załatwione wszystko. Poczekajmy, niech nam się podniesie troszeczkę manpower i zaraz bota wpuścimy na minus 2. Jaki on jest durny! Tak, przyszedłem dostać wpiernicz od ciebie, drogi graczu. Bo trzeba ułatwiać graczom rozgrywkę. Lecimy od razu na kolejną fortecę. Chyba, że zobaczycie, że Maroko zbliża się do granic Tlemcenu. Wtedy zajmujcie wszystkie prowincje dookoła. Czekajcie, mogę lecieć tutaj. Uda się zrobić im stack wipe'a? Czekajcie, czekajcie. Oczywiście sortie, o którym zazwyczaj zapominam na moich gierkach, bo tak łatwo mi idzie, że nie muszę o tym pamiętać. Idealo! No to skoro armię im szczyściłem, to lecę okupować cały kraj jak najszybciej. Na tej rozgrywce mam jeden z nielicznych wypadków, w którym to Neapol pozostał pod Unią z Aragonem. Naprawdę, na to jest jakieś 10% szans, że ten wybór zostanie dokonany, ale on jest nie mega nielojalny. Hiszpania wspiera dążenia nielojalnościowe, więc zaraz będziemy mieli wyjebisty scenariusz, w którym dojdzie do wojny na Iberii. Oh my god, kolejny dobry air! I co ty się cieszysz? Fuck! Ile razy to ultimatum można mieć? Dogurt leci na wasala. Od Tlemcenu nic nie biorę. Nie no, zbijam się. Możecie wziąć, tylko musi wygrać wasza rebelia. W tym momencie gra działa tak, jakbyście po prostu nie mieli żadnej okurowanej prowincji na świecie. Dlatego nie możecie wziąć tej prowincji dla siebie. Cały kraj pod okupacją, a ten jeszcze 5 miesięcy musi. Wpadnijcie na Nebę, kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Wiecie co jest najlepsze? Anglia już nie odpowie, ale za chwilę również Kastylia nie odpowie. Bo gdzieś tutaj widziałem przed chwilą aragońską armię, jak weszła na stolicę tylko, Kastylia nie odpowiadała na wezwanie Portugalii, więc ja już wiem, jaki jest mój kolejny cel. Wreszcie! Podbijamy prawie cały Tlemcen. Tą jedną prowincję sobie zostawiłem na później, żeby wziąć maksymalnie dużo pieniędzy, bo tych niestety sporo nam zawsze potrzeba. Coś możemy splądrować, no nie za bardzo, ale zawsze coś nam wpadnie. Wypuszczamy Algiers jako kolejnego naszego wasala. Jako, że jestem też pewien, że Kastylia już nas raczej nie zaatakuje, bierzemy sojusz z Osmanem. W innym wypadku, gdyby nie doszło do tej całej wojny iberyjskiej, sojuszu z Osmanem bym nie brał i czekałbym na atak Kastylii i najprawdopodobniej Portugalii na nas. Bierzemy militarną technologię, Road the Pretenders,
I może później jeszcze tą misję weźmiemy, jak nam się jakiś air ciekawy pojawi. Ej, oszukali mnie. Zabrali mu jeden punkt dyplomatyczny. Chyba. Jezu, ile tego mamy? No nic, po drogości i tak to skorujemy. Jako Grenada za bardzo nie musicie się martwić o waszych wasali. Są oni zazwyczaj mega lojalni. Nawet zobaczcie, Togur, którego wymusiliśmy, jest lojalny. Kolejną sprawą jest to, że możecie zawsze odpalić Strong Duchies, co polecam po prostu. Znowu widzę, że możemy sprzedać ziemię, co też robię. Odbieramy ziemię, jak najbardziej. Misja na tańszego doradcę, jak najbardziej na propsie. Możemy sobie też pozwolić na kolejnych rywali: Portugalia, Kastylia, Tunis raczej nie. Decyzje narodowe. Zmieniamy edykt na naszej stolicy na Fort Defensiveness. LOL, od razu marokańska armia niszczy kastylijską. Wyjebiście, ja jestem na Ceucie. Naszym celem będzie oczywiście zdobycie Toledo oraz pozbawienie bardzo złego sojuszu. Czemu oni mają Austriaków na sojuszu? Nigdy tego nie ogarnę. W najbliższych wojnach będziemy mieli bardzo dużo agresywnej ekspansji, tak jak mówiłem. Czy już mamy jakąś w okolicy? Raczej żadną liczącą. Więc weźmiemy i będziemy przenosili handlarzy po pierwsze do tego regionu. Po drugie będę poprawiał relacje z Francją, Anglią i innymi krajami, które mogą wejść nam tutaj w potencjalne koalicje. Ten moment, kiedy iberyjskie wojsko nie jest w stanie cię ruszyć w żaden sposób. Ale czemu oni dostają tyle Army Tradition? Wall Breach! I cyk, przez to, że okupuję ziemię, dostałem teraz tańszego doradcę dyplomatycznego. Jeszcze go nie biorę, ale za jakiś... U kurde, koniec wojny. Tego nie chciałem. Ua. Od Kastylii bierzemy wojenne reparacje, zrywamy ich sojusz z Austrią i tych kilka najważniejszych prowincji. No chyba, żeby wam zależało na jak najszybszym utworzeniu Andaluzji, no to można byłoby brać więcej. Mnie aż tak bardzo na tym nie zależy. Z tej prowincji wypuścimy Lyon, co pozwoli nam odbić tutaj w górę wszystkie prowincje, a tu mamy naszą kopalnię złota. Czemu, jak potrzebuje silnego Osmana, to on zawsze upada z durnych powodów? Od Portugalii bierzemy jedynie pół kraju, 220 golda oraz wojenne reparacje. Ta forteca raczej nam nie będzie potrzebna, ale jazda po bandzie, ja nie mogę. Lyon wypuszczam jako naszego wasala, zobaczcie, taki cały ciąg będziemy tutaj mieli do odbicia dla niego. Fortecę w Lizbonie też kasuję, może kiedyś tutaj ją odbuduję. Tym bardziej, że Lizbona to jest naprawdę niezłe miejsce na to, żebyście mieli stolicę. Zobaczcie, local trade power zwiększony, local manpower zwiększony o 50% oraz dodatkowe bonusy do handlu. Czas zająć się Dihimi, rozdajemy im odpowiednie przywileje, żeby nie dochodziło do żadnych buntów. Za chwilę też dodamy sobie dodatkowy manpower w prowincjach chrześcijańskich. Po szybkiej wojnie z Aragonem, totalnie zaorane, nie było co tutaj pokazać. Bierzemy Maltę, później wypuszczę tutaj również wasala, na początku to jednak okoruje. Walencja oraz Rosę, coś tam, też bierzemy. Nie mogliśmy brać więcej, bo niestety agresywna ekspansja mogłaby skończyć się zaoraniem nas. Wypuszczamy Walencję oraz Katalonię. Na razie Maltę sobie okoruje. Jeżeli nie będziemy mieli my bezpośrednio granicy z Francją, a nasz wasal będzie wiary katolickiej, no to siłą rzeczy nie dostajemy modyfikatora minus 40 za przylegającą inną religię. Religię zostawiłem katolicką, nie ma to żadnego wpływu na produkowane tutaj dobro. Dalej lecimy z Alajento, czy jakkolwiek się to wymawia. To jest naszym głównym state. Algiersie, sam Algiers dodajemy do naszego state'u, a pozostałe prowincje lecą już do trade company. Algiers dodałem, bo są tu fajne trade goodsy 2, więc fajnie będzie to mieć dla siebie. Ktoś policzył, ile ja powiedziałem razy słowo fajnie. No i potrzebujemy teraz zdecydowanie kilku lat pokoju. A dokładnie to 6, dopóki nie zajdzie nam rozejm z Kastylią. Oh my god, oh my god, oh my god, serduszko! Nie wiem, to już jest wygrana kampania w tym momencie raczej. Mam trochę jednak za dużo relacji, więc zaczynam zjadać moich wasali. A, i teraz lecimy zdecydowanie w kierunku legalizmu, jego nabijania, bo jednak chcemy jak najszybciej dostawać pieniądze za korupcję, plus mieć tańszą technologię i tak dalej. Pierwsze rozwinięcie rządowe oczywiście, jak zwykle manpower. Jestem ciekaw, czy kiedykolwiek ktoś wziął taksy dodatkowe. Cały tutaj state jak najbardziej robimy pod manpower. Czy się upewnię, że to jest manpower, tak. W sumie przyda nam się jeszcze Grand Company do zrekrutowania. Mamy troszeczkę tych buntowników i trzeba będzie poczyścić. Najlepiej zrobić to najemnikami, żeby nie tracić swojego własnego manpowera. Zanim ich zrekrutowałem, to oczywiście również przyjąłem profesjonalizm, żeby dostać dodatkowy manpower. Ech, i zaszedł Iberian Wedding. Ale czy to źle?
skoro będę mógł chyba odbić te prowincje dla siebie. A wraz z Iberian Wedding stało się to, o czym mówiłem, czyli Maroko zerwało z nami sojusz, ustanowiło nas rywalem. O, nawet nie wiedziałem, kiedy przechwyciłem dwa ciężkie okręty. Całkiem fajnie pomoże nam to w nadchodzących wojnach. No chyba, że przeciwnicy pokasowali forty, ale jednak nie. Masakra, ja cały czas szukam, z kim mogę wziąć szkołę na tańszy development, ale ja mam tą szkołę przecież. No to może agresywna ekspansja gdzieś tu w okolicy będzie. Nie, no to tylko Osman i tańsza technologia administracyjna, co w sumie też nam się przyda. Dorekrutowuję wojsko do kapa, bo mogę mieć już 25 tysięcy. Odpalmy politykę na to, że nie dostajemy kar za anektowanie wasali. Nadal są bardzo lojalni. Tu raczej te prowincje lecą pod trade company. Chociaż co do zasady, nie powinniśmy dawać takich prowincji pod trade company, które mamy z wasali. No przecież to są darmowe kory. Lecimy na rekonkwestie wojnę. Portugalię wyjmujemy na White Piece, nic totalnie nie bierzemy, nawet pieniążków. No teraz nam zostaje tylko rozbijać gdzieś hiszpańską armię i zdobyć oczywiście ich stolicę. O, jest okazja. Bum, 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 poczuj hiszpański szum. Dziękuję, pozamiatane. Pierwsze rozwinięcie z ery. Agresywna ekspansja must have. No chyba, że będziemy szli pod kolonizację, ale co oni chcieli tu zrobić? No co chcieli zrobić? No jakiego miałem Urgola? A tak, Asturia. Topimy, topimy, topimy. O, mogę Francję wezwać, jak miło. Teraz tylko trzeba dorżnąć ich armię. I w sumie kończymy tą wojnę, w sensie nie kończymy jej jako, że kończymy, tylko bierzemy się jeszcze za jedną. O, ktoś dostał stack wipe'a! Iberyjski kolarz! Maroko zdecydowała się przyspieszyć moje oblężenie na swojej stolicy i wysyła tysiączki wojska, bo wiecie, wtedy dostajecie darmowego tika. A jak wygracie bitwę na czyimś forcie, wreszcie możemy brać ideę. A tutaj mam dla was parę propozycji. Ja osobiście pójdę w Influence Administrative Ideas, bo lecimy ostro pod wasali. Jeżeli chcecie ograniczyć agresywną ekspansję, no to będą wyjebiste humanistyczne oraz dyplomatyczne. Jeżeli chcecie maksymalnie szybko podbijać, to administracyjne oraz dyplomatyczne, podobnie jak na Osmanie. Możecie również zagrać pod kolonizację, czyli Exploration, Expansion i tak dalej. Jak zwykle na sunitach polecam również super przyjemny build do grania, innowacyjne oraz ofensywne. Tak to jest, gdy się ma przewagę dwóch technologii nad przeciwnikiem. Mamy ponad 40% warscora, więc już tu nic nie dołączy do wojny przeciwko nam jako sojusznik Maroka. Nie! Prawie dokliknąłem, Boże, jestem chyba już zmęczony dzisiaj. Ej, powiem wam fajną ciekawostkę, której nie znałem wcześniej. Albo przynajmniej może znowu coś paradoks zmienił, bo zobaczcie, jeżeli lecimy na Reconquest Casus Belli o prowincję Lyonu, czyli one nas kosztują bardzo mało agresywnej ekspansji. Klikamy na przykład na kolejne ziemie naszego wasala, Barcelona, ona należy do Katalonii, tutaj jest Katalonia, więc wszystko się zgadza, ale tej agresywnej ekspansji jednak dostajemy dość sporo, bo to nie jest nasz Wargol, czyli odbicie ziemi Katalonii. Ale zauważyłem, że tak sobie kliknąłem, że Barcelonę oddaję poprzez Return Core i nagle dostajemy zmniejszoną ilość agresywnej ekspansji. No więc ja tutaj teraz korzystam sobie z tego, nie ukrywam, jestem zadowolony. What? Francja ogłosiła mnie moim swoim rywalem, nie! O shit, no to trochę to utrudni nam dalsze podboje. Od Maroka wzięliśmy następujące prowincje. W sumie wszystkie fortece chyba należy tutaj zacząć kasować, bo będą dość upierdliwe w przyszłości. Fokus zmieniam zdecydowanie na punkty dyplomatyczne. Mamy też fajnego andaluzyjskiego doradcę dyplomatycznego za 75% ceny, więc weźmy go. 5 punktów jak najbardziej. XD, nie mogę, no już zdjęli rywalstwo, ja nie mogę. Ulepszmy poziomy naszych centr handlowych do drugiego, jak najbardziej. Resetujemy trusa z Kastylią, atakując Portugalię. O, jak to kogoś nie stać było na włączony fort? Niemożliwe, z chęcią go przejmę za darmo, skoro cię nie stać. White Peace chcemy atakować jak najszybciej, stajemy się królestwem oraz ostatnim Great Powerem. Ta Francja zdecydowanie jest niezdecydowana. Odpalamy złotą erę, naszym celem będzie odbicie Walencji, wzywamy Osmana do tej wojny,
niech się zajmie Neapolem. Bardzo mnie ciekawi, dlaczego Portugalia odpowiedziała na to wyzwanie, ale niech będzie. Ech, tym razem zapomniałem o tej fortecy. Pamiętajcie, że w przypadku państw islamskich, jeżeli chodzi o technologię dyplomatyczną, spokojnie możemy się zadłużyć, dostać tą karne unbalanced reset, bo po prostu będziemy to zbijali sobie dzięki naszej korupcji, tak czy siak, co jakiś czas. Najpierw dokończmy ideę influence, anektujmy naszych wasali i dopiero wtedy zajmijmy się technologią dyplomatyczną. Na dużych minusach szybko się ją odrobi. Palermo zwróciłem Aragonowi, bo tutaj dostajemy wtedy to za bezce. No, koalicja nam grozi, ale pod warunkiem, że dam ją zawiązać naszym przeciwnikom. Wyzwoliliśmy nasz fragmencik Iberii. Border Gore piękny jest na tej Iberii. Odzyskałem troszeczkę prowincji dla Sycylii przy okazji. Zjadam naszego wasala. Jak tylko go zintegruję, tworzymy Andaluzję. Ważne jest to, żeby przed zjedzeniem wasala użyć jeszcze właściwego Holy Orderu na prowincji. Co prawda zwiększy to koszty anektowania, ale będziemy mogli użyć jeszcze raz tej decyzji po jego zjedzeniu. Zobaczcie, możemy jeszcze raz użyć tej decyzji. Wreszcie skasowali ten fort na stolicy. Niezłych doradców mamy, nie? Drugie idee do partii, jak mówiłem, dla mnie to będą administracyjne. Ta dynastia Nasaridów ma naprawdę niezłych władców. Dobra, mamy 33-letniego władcę. Czekałem z tym, żeby dostać... O, dobra, musimy poczekać, aż mi strong się zwiększy. Na 100% to musi być? Ach, zjadamy całe Maroko, no prawie całe, na resztę już klejmy sobie przygotuję. To ma najlepiej zarządzane imperium na świecie. I tworzymy naszą Al-Andalus, czyli Andaluzję. Zdecydowanie chcemy ich idee i ambicje. Nasze misje dalej się tutaj rozwinęły. Halo? Misja jest popsuta? Ależ jak ja to mam nawrócić na islam? Nie! Kolejna szybka wojna z Kastylią. Wybaczcie, że już ich totalnie nie pokazuję, ale to już jest po prostu okupacja i zabieranie ziemi. Możemy też już spodziewać się za jakiś czas Francji w koalicji, więc zacznę szykować roszczenia terytorialne. Też postaram się ją rozebrać poprzez wasali. Trypoli stało się naszym wasalem, a z Tunisem zerwałem sojusz, będziemy ich atakowali. Wracam też na szybkości. Moje prowincje chrześcijańskie z tego jednego regionu jak najszybciej. Mam wszystko odpalone, co tylko mogłem. Siła misjonarzy, doradca do misjonarzy zatrudniony. Wziąłem też obrońcę wiary, żeby mieć dwóch misjonarzy. Ale tego orderu i tak nie kliknę. Pójdziemy w dyplomację potem. I jeszcze na koniec przeniesiemy naszą stolicę do Lizbony. Jest to naprawdę dobre miejsce na umieszczenie naszej stolicy. What the fuck? Ile tych sojuszy nabrała Francja? I co? Wzięła z Kastylią? No nie! Rozwinąłem też idee administracyjne do drugiego poziomu. No więc możemy zacząć korować moje prowincje bardzo powoli. W międzyczasie troszeczkę dewuję nasze prowincje pod przyszły manpower, bo zbliżamy się do jego kapa, a idei kolejnych jeszcze nie mogę brać. W ogóle kolejne idee to będą raczej ilościowe, będą świetne dla tego kraju. Zabudowujemy też budynkami pod manpower wszystkie moje manpowerowe super prowincje. O ja, jedno z centrum reformacji tuż przy Francji. Jeżeli będziemy mieli szczęście, ten kraj po prostu zostanie zjedzony przez własne bunty. No to Kastylia już nie ma sojuszu z Francją. My natomiast pozbyliśmy się inflacji. No i mamy misję Sword of Islam. Ale myślę, że sobie poczekamy na to, aż wezmę z tej ery dodatkowe 25%. Szybka wojna z Tunisem. Korzystam z tego, że Osman zawołał mnie do wojny z Polską. Oczywiście nie będę wspierał upadku naszego kraju. Nie powiem, kolejny obszar, który podbijam. A zobaczcie, wygląda jak... Kolasz. Kolonializm się narodził w Wielkiej Brytanii. No zadziwiające. Kradnę też mapy od Portugalii, bo nie ukrywam, chcę zacząć wbijać się w ten region Afryki. Co ten Osman tu podbił? Ja nie mogę. W sumie to kolejna wojna z Kastylią jest ostatnią. No, tylu prowincji to ja raczej nie wezmę. A tego to ja się tutaj szczerze mówiąc nie spodziewałem. Za dużo Portugalii i za dużo Francji. Odzyskaliśmy kalifat Kordoby. No i mamy teraz resztę claimów na resztę prowincji. Nie ukrywam, że bardzo liczyłem na to, że Aragon zostanie wypuszczony w wojnie z Wenecją. Dlatego też zerwałem sojusz Francji z Hiszpanią. Ale cały czas go nie wypuszczono. A ja za bardzo wyboru nie mam. Muszę zaatakować Francję. Inaczej wejdzie mi do takiej koalicji, że... Oj, będzie wesoło. Jeszcze Burgundię dostali, no nie. No, przewaga w armatach robi swoje. Osman zamiast pomóc mi w walkach tłumi mi bunty jakieś, no nie. Bom, 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 francuskie wojsko poczuje andaluzyjski szum i... O, myślałem, że będzie Starquipe, trudno.
ostrzeliwujemy, lecimy na Prowansję wyjąć ją z wojny. Po tej wojnie zjemy jeszcze wszystkich moich tych wasali w Tunisie. Dokończyliśmy sprawę Maroka, skończyłem wreszcie administracyjne idę, co pozwala nam odpalić politykę anektowania wasali. Swoją drogą taka ciekawostka dla młodszych graczy. Wiecie, że to była kiedyś, znaczy to nadal jest jedna z najmocniejszych polityk w grze. Te 20% tańsze zjadanie wasali. Kiedyś zostało to nawet wywalone totalnie z gry, ale był taki hejt na Paradox w związku z tą decyzją, że po prostu przywrócili tą politykę. W międzyczasie, bo wojna łatwo idzie, jeszcze resetujemy Trusa z Kastylią, biorę te dwie prowincje od Francji i w sumie kończę wojnę. Jeszcze dodatkowo zadłużę ten kraj. 800 golda przypadło nam w udziale. Udało mi się złapać sojusz z Austrią i zjedzone. O, popsułem coś. Byłem pewien, że z tej prowincji można wypuścić Gaskonię. To trochę zrąbałem. Następnym razem weźmiemy prowincje gaskońskie. W kolejnej wojnie odbijemy Toulouse. Gaskonia to druga część południowej Francji po prostu. Upadek Królestwa Portugalii. No niestety ja w kolonizacji nie pójdę. Andaluzja jest jednym z tych krajów sunnickich, gdzie warto iść w kolonizację, ale ja po prostu miałem dużo ostatnio tego typu gierek, więc nie chce mi się tak grać. No, prawie upadliśmy Tunis, jeszcze jedna prowincja im została, ale tak czy siak wprowadziło nas to na imperialną drogę. Jednocześnie też jestem w stanie wykonać całą tą lewą ścieżkę drogi. I co to jest Restoration of Koruba? Aha, dostajemy modyfikator w prowincji dla całego kraju, tolerancja heretyków i prestiż miesięczny. A to też coś nowego. Ustanawiamy nasz przyczółek w Afryce. Wreszcie, chociaż powiem szczerze, myślałem, że będę tutaj od 20 lat już. Ty kretynie, przecież to też jest Afryka. W centralnej Afryce ustanawiamy nasz przyczółek. Desantujemy się, nasi ludzie, brodacze z dzidami lecą na Aragorn i będziemy go kończyli. Zdążymy. Jest, mamy to! Nie spodziewałeś się tutaj! Tak andaluzyjskiej inkwizycji to tak nie pasuje. Podwójny manpower z idei narodowych oraz idei ogólnie, idei ilościowych. Jedna decyzja, prawie 600 manpowera więcej. Czas na kolejną wojnę z Francją, gdzie odzyskam nasze ziemie dla Toulouse i muszę pamiętać o Gaskonii. O, ja mam roszczenia terytorialne do terytoriów Prowansji, ale jeżeli to zjem, to na pewno będę miał cały chrześcijański świat przeciwko mnie. A tego raczej nie ugram. Chociaż chyba było takie osiągnięcie, nie? O, Osman potrzebuje pomocy. Musimy dotrzeć naszym wojskiem, tym bardziej, że jeszcze Francja też dociera. Ale daliśmy radę. Francja zrobiła to, co najlepsze, czyli zawróciła i poleciała w drugą stronę. Nie! Mój napis! Co tu się stanęło? Uwolnić Neapol! Nie wiem po co, ale skojarzyło mi się z takim kiedyś filmem młodzieżowym, co oglądałem. Uwolnić orkę. Jak kojarzycie, to dajcie znać w komentarzach. Ten Neapol tutaj był cały czas gnębiony, jak nie jedna unia, to druga unia, więc po prostu go wyzwoliłem. Oczywiście, zero wdzięczności. No i pięknie, kolejne klejmy. Toulouse możemy już zjadać powoli. O, Caligari dostaje jakieś fajne bonusy, gdziekolwiek to jest. A teraz muszę integrować Sycylię jeszcze. O, znalazłem Caligari, to tutaj. Musimy ukraść zakazane słowo. To co odkryłem mapę. Ha, nawet nie zauważyłem, że już 15 lat temu zdobyłem wszystkie prowincje potrzebne do achievementu Re Reconquista. Mam emirat z Sycylii, jakiś event odpala. Po cholery ją anektowałem przed chwilą. Wolę ładniejszy napis. Mój napis mi uciekł. Czemu? Jakim cudem oni tu mają tyle tych forcet? Na pewno je ukradli. Są Hajma dzidy, ale ja mam lepsze dzidy niż oni. 1536 i mamy dziwny napis. Myślałem, że jakoś ładniej wyjdzie, ale mamy naprawdę sporo podbite. To wszystko jest po prostu nasze. Wbiłem się w Afrykę, tutaj jest bardzo dużo pieniędzy, zwłaszcza jeżeli zrobicie to pod Trade Company. No, na razie nie ma, ale to nieważne. Plus do tego możecie tutaj mieć 3 kopalnie złota, bo raz, dwa, trzy są i będę je robił. Dalsze misje niestety prowadzą mnie ku złemu i podbijaniu Egiptu. Ostatecznie byśmy kończyli w Mezopotamii po podbiciu Iraku, no mniej więcej to jeszcze byśmy mieli. I jeżeli chcecie, żebym dograł jeszcze kolejne, nie wiem, do 1600 roku, gdzie byśmy mieli pewnie wojnę z Osmanem, zostawcie łapki, jak zwykle, zwyczajowo, 1500.
miesiąca i lecimy z odcinkiem drugim. Zarabiamy 115 golda inkomu, a jeszcze nie zająłem się za bardzo naszym handlem, ale zobaczcie, mamy kupca jednego wolnego, więc możemy zacząć przesyłać nasz handel z Afryki. Jakbym nie przesyłał handlu z Afryki wcześniej. Mamy niecałe 2000 manpowera, co jest dziwne, bo powinniśmy mieć znacznie więcej. Pewnie gdzieś mi znowu jakieś bunty odpaliły się. Albo zagapiłem się z autonomią. Idee kończę ilościowe. Jako czwarte brałbym, nie mam zielonego pojęcia jakie. Jeżeli chcecie, żebym to kontynuował, też możecie mi doradzić, jakie idee powinienem według was tutaj brać. Możliwe, że byłyby to idee dyplomatyczne. Dla większego podboju. Jako Andaluzja mamy też bardzo fajne monumenty. Zobaczcie, tutaj tańsza technologia, bonusy do nawracania. Nasza Alhambra z Administrative Efficiency, Madryt, bo akceptujemy kulturę iberyjską całą, więc dostajemy Gathering Capacity, bonusy do handlu, jak i dość szybko możemy mieć również dostęp do monumentu na 100 punktów gatheringu, jak i mamy dostęp do naszej Malty ukochanej. Nie zmienia to faktu, że tak czy siak byśmy lecieli z dalszą ekspansją w kierunku Francji, bo wiecie, no, otworzyć dalsze losy sultanatu Grenady, który tutaj był, czy jakkolwiek on się tam nazywał, zanim Karol Młot ich przepędził. Ta bitwa była tutaj albo tutaj, już nie pamiętam dokładnie. I doprowadziłbym do upadku Francji, na bank. Tak mi się wydaje. Albo koalicja by mnie pozamiatała.